Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać standardowo widzowy filmik, oglądacie do końca, zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz oraz wbijacie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem na Gierćwórce macie 5% dopłaty. A pamiętajcie, że cały czas trwa konkurs na kłoskę za 400 zł. Widzowie, możecie sobie ją wygrać. Wystarczy, że wpłacicie właśnie z moim kodzikiem i wyślecie mi potwierdzenie na Discord. A tak jak widzicie, w dzisiejszym odcinku robimy ryzykowny challenge, bo próbujemy. Mam 44 zł. Otwieramy same skrzynki poniżej 5 zł na Gierćwórce. Wszystkie takie skrzynki sobie otworzymy. Znaczy, nie wszystkie, ale te poniżej 5 na pewno większość z nich otworzymy. No i zaczniemy sobie od skrzynki Shadow Claw. Mamy 44 zł, także no dużo skrzyneczek nie otworzymy. No ale zobaczymy. W pierwszej trafiamy CZ-kę Polymer, która tania jest i niestety duża strata. No każda strata, każdy profit przy takich kwotach jest naprawdę spoko. Ale zobaczymy. Skrzyneczka WCU, trafiamy MP7, w której dostajemy 96 groszy, także niestety też strata. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Jest skrzynka Milspec, no to dwie sobie walnijmy za 3,84. No i zobaczymy, co tutaj poleci. Jest, no jakby był ten kałaszek, to by był na pewno profit. Tutaj będzie strata 2,97 w plecy. No jak na razie te skrzyneczki, widzowie, zdecydowanie nie oddają. Ale dobra, czy mamy tutaj coś? Mamy P2000. Otwieramy, no i zobaczymy, co ciekawego tutaj poleci. P2000 Puls. Jest to proficik. 33 grosze, ale profit jest. 5 ziko, ok. Pierwszy profit w tym odcinku. Lecimy dalej. Small Gift. I to sobie walnijmy razy 2, 5, 28. No i zobaczymy, co tutaj poleci. Przepraszam za powiadomienie. Jest średnio. Chociaż 62 do przodu. Ok, to tragedii nie ma. Otwórzmy sobie jeszcze dwie. I tutaj 2,50 do przodu. Także jest naprawdę spoczko. Czy coś tutaj mamy jeszcze poniżej piątki? Tutaj nic. Jest one movement. Znaczy one moment, przepraszam. 4,80. No, jak otwieramy skrzynkę za 4,80, to chciałoby się coś fajnego, a my trafiamy Glocka, który warty jest nic. No to jeszcze jedna. Jeszcze jedna taka skrzyneczka. No i zobaczymy, co tym razem. Hamuj! No znowu ten Glock nieszczęsny. Dobra, do 3 razy sztuka. No gdyby ten bizon poleciał, to by był naprawdę fajny proficik, a my trafiamy 3 razy z rzędu Glocka. No nie wierzę, widzowie, że trafiamy 3 razy z rzędu Glocka i zostaje 3,26. Czy my coś jeszcze mamy takiego festaniego? Mamy Test Your Luck, 2,88. Jakby tutaj poleciała kosa, to by było niesamowite, nie wierzę. Już myślałem, że ten Bowie Knife Fate wyleci. Dobra, widzowie, mamy dużo tych tanich itemków, w sumie same tanie mamy. Zróbmy sobie kontrakcik. 8 zł, możemy mieć 20. Podpisujemy kontrakt. Mamy pompę za 7,80. I z tego też sobie zróbmy kontrakt. 22 zł, no jesteśmy dużo w plecy. Możemy mieć 57, możemy mieć 13. Mamy naklejkę, która warta jest 18 zł. No, jest lipa, widzowie, jest lipa. No bo w tym momencie jesteśmy już naprawdę na dużej stracie. Dobra, once upon a time. 3 takie skrzynki, 5,77, no proszę o coś dobrego. Chyba niestety nie. 4,36 w plecy, dobra, jeszcze 3, 4 złote w plecy. O ja pierdzielę, no to będzie bardzo, bardzo ciężki odcinek. 3 takie, stać mi na 3 takie skrzynki. Niestety, widzowie, chyba dzisiaj będzie słabo. Zależy, jakie stany tych broni, bo nie znam. 6,70 profitu, okej. To tragedii nie ma. Otwórzmy sobie 5 tych skrzynek. Może akurat coś fajnego poleci. Mam taką nadzieję, a trafiamy. Jest jeden różowy itemek. Reszta słabiutko, ale może będzie profit. Złoty 50 profitu. Jeszcze 5. Troszkę się odbiłem. Proszę o jeszcze raz coś fajnego. No i niestety, chyba wracamy do zera. 3,60 w plecy. Kontrakcik sobie walnijmy. Jak nie siądzie, to walimy sobie już upgrade. Aha, dobra, tego nie mogę. 11 zł, może mi 27. Mamy Galila, widzowie, za 9,60. No niestety. Niestety nie tym razem. Pamiętajcie, widzowie, że cały czas trwa turniej. Znaczy,
skrzynki turniejowe cały czas trwają jeszcze 4 dni. G4C8 800 w puli, już prawie 9 koła. Jak otwieracie skrzynki, to pula się powiększa. Ja biorę udział w tym turnieju z moją ekipą, także otwierajcie oczywiście z moim kodem, bo mój kod najlepiej daje. Pamiętajcie, pierwszy link w opisie, kodzik Esteban. Dobra, 3,45 mam w sumie, no to jeszcze jedną tą skrzynkę mogę otworzyć z pominięciem. Tragedii nie ma. No i mamy 3 itemki za 11 zł. Dobra, najpierw 20 zł. Sobie walnijmy 50% szans i dajmy sobie lewa dół. I to siada, 20 zł mamy. Okej, okay, troszkę się odbiłem i zaryzykuję na 3 dyszki. Na 3 dyszki, na takiego stickera to samo. Nie wierzę, no nie wierzę. No dzisiaj widzowie niestety się nie udało. Możecie sami napisać w komentarzu, co sądzicie o tych skrzynkach poniżej 5 zł. Napiszcie mi też również, czy wy w skrzynce poniżej 5 zł trafiliście jakiegoś skinka, bo jak widzicie, mi dzisiaj nie udało się nic drugiego trafić. Chociaż nie otworzyłem wszystkich, chociaż w sumie chyba nawet wszystkie. No ale dobra, napiszcie widzowie w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmików. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wygrać skina, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.